Cześć, witajcie. Jak widzicie, mamy kolejne paczuszki. Witam Was w 6 odcinku unboxingu na naszym kanale. Bez owijania bawełnę, znacie zasady, otwieramy paczuszki. Nóż przygotowany. Weźmy tą paczuszkę. Są to trzy paczki, które przyszły z Chin. Zakupiłem jakieś rzeczy na AliExpressie. Tutaj mamy piloty do telewizora Sony. Wszystkie trzy piloty są takie same. Tu nie widzę, że jest otwarta. Nie są to oryginały, są to zamienniki pilotów Sony. Akurat potrzebuję pilota do swojego telewizora, a że jak wiadomo w Chinach można dostać tanio, no to tanio udało się zakupić trzy piloty. Oryginalny pilot niestety zakończył swój żywot. Dwa razy upadł, no i niestety przestał już działać prawidłowo. Tak więc udało się zakupić trzy piloty. Nie chcę skłamać, ale za te wszystkie trzy piloty to był koszt około 30 zł, więc wychodzi mniej więcej 10 zł za zamiennik pilota. Kolejna przesyłka. Również z AliExpressu. Tym razem przyszło do paczkomatu, ale zobaczymy, co tym razem przyszło. Ciekawe, podwójnie zapakowane. Tu nic nie ma. Paczuszka jest, jak widzicie, pusta. Zapakowane w drugą kopertę. A zakupiłem takie oto narzędzie. Ciekawe, czy ktoś z Was wie, co to jest. Jest to bardzo fajne, nazwijmy, a kurczę, ktoś to wziął. Zginę, bo się nie myśliło do koperty. O. Metalowe, z dwóch stron, nazwijmy to rurka z otworkiem. Nie wiem, czy to będzie widać. Z jednej, jak i z drugiej strony. I zgadnijcie, do czego to służy. Już Wam tłumaczę. Nie wiem, czy młode osoby, które zaczynają świat elektroniki i informatyki, wiedzą, że kiedyś stosowało się nielutowanie łączeń w układach elektronicznych czy komunikacyjnych, a łączenia tak zwane wiązane. Można nawet do dzisiaj spotkać w niektórych sprzętach audio takie łączenia, na przykład niektórych punktów lutowniczych, że do słupka kołka lutowniczego jest owinięty bardzo ładnie drucik i on się bardzo mocno trzyma. Ktoś by powiedział, że jest to bardzo słabe i niewygodne, ma słaby kontakt, będzie to korodowało, nie będzie to miało dobrego zestyku. Nic prawdziwego. Tutaj dzięki temu, że przepraszam, dzięki temu, że wciągamy drucik i owijamy między drucikiem a kołkiem montażowym, przy skręcaniu
tworzy się, jakby to nazwać, spaw. Po prostu delikatny zestyk, który w momencie nakręcania przywiera się drucik do punktu kołka montażowego. Jest to idealny zestyk, nie jest to poddane korozji, nie ma tam żadnych wpływów, na przykład, nie wiem, wysokiej rezystancji. Jest to idealne złącze elektryczne. Do dzisiaj możecie zobaczyć stare komputery, na przykład Mery, gdzie większość punktów lutowniczych, kołków, jest wykonanych właśnie za pomocą punktów wiązanych, nazwijmy to, i te punkty mają idealną rezystancję, bardzo dobry zestyw. Tak więc udało mi się zakupić takie proste, małe urządzenie. Mam jedną rzecz do naprawy, a chciałbym wykonać połączenia w equalizerze akurat, również stosując połączenie wiązane, bez lutowania, więc specjalnie zakupiłem sobie takie małe, proste urządzonko, prosty gadżet, przyda się, dosyć tanie to było, więc jak ktoś byłby zainteresowany, chętnie podam linka do zakupu, może się komuś przyda. No i mamy trzecią, jak to się mówi, przesyłkę, również z AliExpressu. Coś tutaj jest dużo, tutaj prawdopodobnie są jakieś części do projektów, które będziemy wykonywać. Tak, już widzę, że jest tego dosyć dużo. Dokładnie. Pudełko, opakowanie, kopertka jest pusta. Ok, są to, jak widzicie, zalakowane moduły, bo to wszystkie są takie same, możemy je otworzyć. Mogę wam pokazać, co to przyszło. Są to moduły Bluetooth. Mam do wykonania kilka przeróbek w sprzęcie audio akurat i nie chcąc kupować na naszym drogim Allegro, postanowiłem zakupić w promocyjnej cenie około 20 modułów Bluetooth. One to są moduły, z tego co pamiętam, zgodne z Bluetoothem 5.0 bodajże, albo 5.1, coś takiego. I ten sprzęt będzie montowany w odbiorniku. Pod dodatkowe wejście liniowe, by móc słuchać muzyki z telefonu na radiu. Jak widzicie, przyszło tego trochę, więc postaram się nagrać również wam jakiś prosty, fajny filmik z przygotowania takiego odbiornika do współpracy właśnie z Bluetoothem. Też będziemy to wkładać do takich odbiorników, jak produkowała Unitra, Radmor, Elizabetka, Toska. Zobaczymy, co będziemy mieli akurat pod ręką. Będziemy to wyposażać. Będziecie mogli to zobaczyć na naszym kanale. Tak więc zapraszam do oglądania, śledzenia kanału, jak również na kolejne filmy. Pozdrawiam, hej!